Pomyślimy potem. Tu mamy granat z pestki. Aktualnie zobacz. Pamiętasz? Gdzie mam patrzeć? Tutaj. Ale ten granat, który to? To. To? No. Piździ, siemanko. Robiłem timelapsa i nie wiem, czy się udał, ale jak się udał, to pewnie był przed tym filmem. Wiadomo. Co pokazuje? Pamiętacie ostatnie welutiny wykopane? Tak właśnie ją pokazuje. Rośnie, puściła śliczny, zdrowy listek w ziemi mastera. Tam trochę wiecie, jak to się lubi zbierać taki nalew. Też na pierwszy maluch, a też możecie sobie stworzyć taki raj, tylko trzeba mieć troszkę czasu na to. No za bardzo to cię nie widać, no. Ale trzymam szmatkę, bo timelapse jak się robił, przyjechałem, to kamera leżała na ziemi, tak piździ. Tak więc dwa wsadziłem, jeden wczoraj przyciąłem i rośnie na nowo. Wiadomo, jak tam banan nie chce ruszyć, to trzeba go chlasnąć i tyle. To są stare liście, które jakoś tam się utrzymały w szklarni, co zostawiłem, to lipa, że tak powiem. Teraz tak, pamiętacie, jak odkrajałem Musa Dayao? Zobaczcie, wszystkie się przyjęły. No dobra, prawie wszystkie chyba. Dla większości ludzi te mówię... Do mnie mówisz? No, wejdź tam do tego banana czarnego. Sam jesteś czarny. Tu jest jeden malutki, drugi Dayao też. Zobaczcie, jakie ładne liściochy. I stoi w domu. Test zimowania w domu na oknie południowym. Zobaczcie, szklarnia tutaj. Wypadł pozytywnie. O, ładne, zdrowe listeczki. Następny Dayao. To są te poprzednie. To już jest domowy listek. Nie ma na razie przędziorków, nic z tych rzeczy. Rzeczy rośnie następny liść. I czwarty Dayao. Taki, ale wiecie co, myślę, że se poradzi. Ziemię chyba pamiętam, że dałem mastera, tak więc sukces murowany. Teraz tak, co zrobić, bo jest grudzień, one będą dalej rosły. W te wakacje, w tej oto dżungli tu naszej, oblecimy sobie, pokażę mniej więcej wielkość z tym moim czubankiem. Nie, nie, nie. Jeszcze po jednym liściu i wypadł do szklarni. Tam jest chłodniej, wstrzymają wzrost i sadzonki będą piękne. Przepiękne. Za dużo ich mam. Będzie trzeba coś pomyśleć. Dobra, idziemy jeszcze na drugie okno. Haha, jesteśmy na drugim oknie, jak zwykle storczyk sobie zaczyna kwitnąć, o, dostaje nawozu, to i sobie kwitnie. Wiem, że lipa jest pod takie słońce, pokazuje słońce, no lipa widać, no, jak no jest jaśniej, tam a tu ciemniej. Co pokazujemy? Amor palus tytanus, czy jak to się mówi. Łodyga, zobaczcie, grubaśna, puścił drugiego z boku, drugi. Tytanik też trochę krzywo rośnie, ale też ma łodygę, zakurzone, pajęczaków pełno, ale żadnych chorób, no poza tą skazą tu w jednym miejscu. No nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, tu jest wyschnięte, ale tak było już wcześniej, jak w szklarni stało. No i drugi też puszcza odrost, ale z tej samej bulwy. Coś tam podrosło. Ja jestem urąbany, malowanko, takie rzeczy, nie zwracajcie na mnie uwagi, siostra jest czysto ubrana. I siostra będzie teraz o tej pory na filmie. Trochę mnie pomidorem ubrudziłeś, świnio. Grzybek standardowo, ja to zawsze, wiecie, tam rozgrzebie, czy tam dosypie ziemi. Piją wodę, tytanowi nie przeszkadza grzejnik w ogóle w takim miejscu. I co mam? Uratowałem trochę Brugmansii, ale to muszę sobie zostawić parę na zapas, bo nie wiem, jak tamte przezimują. A tutaj lipka, jak widać. Pogniło co nieco, ale tak, tu zgniło. A z boku zielony cały pęd jest. Zobaczymy. Może coś się bujnie. Tak więc tak wygląda sytuacja w domu. A, jeszcze sytuacja. Jola kupiła sobie takie coś. Że malutki widać, ale nie. Ciężki nie, temat. Oszukujesz, nie i teraz mogę. Tak, w tym roku jest. Ty, a czemu też czarne? To nigdy czarne nie było. Valbisiana diablaka jest czarna. Zobacz, to jest, się zaczyna mały odrost. To z Afryki jest? Oto. Kurde. To jest zielsko. Ta, sama jesteś z Afryki, dzikiej. No bo w Afryce takie rośnie. No, nie ma tu grzejnika, więc sobie radzi. Przydałoby się przesadzić zapewne i może jeszcze dzisiaj przesadzę. O, ten już przestał, powoli kończy swój żywotnik. Powinien pewnie to wynieść. Hoja, jeszcze raz hoja. Pytacie o hoję, zobaczcie. To jest bydle, nie hoja. To jest bardzo wielka hoja. Do samej ziemi prawie i do góry. Jak to się dzieje, że u mnie tak ładnie rośnie? Patrzcie, tu jest okno balkonowe, czyli wyjściowe. Tu macie hoję, bliziutko ma, dosyć jasno.
I doniczka sobie taka większa stoi, ta ona ma chyba z 8 litrów. Na kamerce mam brudną nie tego stopę widać, przez ciebie. Ale chodzi, siostrze, o te takie, o, szyszunie. A tam jest druga. Dobra, patrzcie. Tam to jest trzecia. Poczekaj, daj powiedzieć. No to jest noga pałczychy. Parę nóg wyrasta. Może pokaż moją nogę, tu jest dziwidło i dwie wyrosły. Weź Ania ręką, pokaż grubość tej pały, tej czarnej. Zobacz. A, tak sobie widzisz, podrosło. Tutaj mamy, zobaczcie ile odrostów. Musa juanensis. Stój tu, powtórz. No. Wystarczająca spokojnie, żeby sobie tak pięknie rosła. Oczywiście kwitnie trzy razy ma rzut. Pierwszy tak słabiej, potem wakacje mocno, pod koniec wakacje słabiej. Nawóz pewnie myślicie. Mila jara, taki w granulacie, po troszku rzucałem tym granulatem. Chyba nawet mam jeszcze trochę tego granulatu. No, trochę mi zostało. O, to jest coś takiego. Widzicie, takie zielone kuleczki. Rzucam po prostu po kilka, kilkanaście, zależy jaka jest doniczka jeszcze. No, nie przenawoziłem tym jeszcze. No, tak więc tak sytuacja wygląda. Czy miał mniej więcej miejsca na tych parapetach, to bym potestował jeszcze, wiecie, jakieś inne rośliny. Tu był kiedyś parapet, bo tu miałem okno. No ale mam wyjście teraz. Taka sytuacja, proszę ja was. Dobra. Pokażę wam jeszcze, jak piździ paczta. No. Okrutnie daje dzisiaj. Tak więc bierę się za niedługo za montaż. O, trzeba wynieść to. Tu zawsze se siedzę. Laptopik mój skubany, że on jeszcze daje radę na montaż. To jest mistrzostwo świata w kurtce w domu, nie? Zara jadę, dlatego tak. A w ogóle to patrzcie, jaką tapetę mam. Pewnie widzieliście nieraz. Tak mnie kiedyś wzięło na tapetę. I sobie taką tapetkę strzeliłem parę lat temu, ładnych. Oczywiście nie obeszło się bez purchli. Kładę ładnie, potem się parchele robiły, ale mam to gdzieś. No i green screen, jak ktoś nie wie, czasem wklejam się w filmy i siedzę gdzieś tam w jakiejś dżungli albo z murzynami, no to rozwijam tą matę i tutaj sobie siedzę na tej macie, gdzieś w tym miejscu mam kamerę. No i tak się nadaje, się kombinuje. Dobra, to na tyle dzisiaj, bo nie wiem, o czym kręcić już. Idę sobie na dwór, albo nie, zrobię ten film, a zobaczę. Dziękuję. Na razie. Ciężki temat, żeby u nas się to udało. To koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Także kończymy. Siostra pożegna się ładnie z widzami. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na razie. Ja też mówię na razie i banany, palmy, mówcie na razie. Już powiedzieli. No. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.